dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3. Tutaj nasza Laura jest mega głodna, widzę, że coś jej znikło. Chodź, podejdź tutaj. Aha, super. Widzę, że... Czekajcie, czy ja mogę tutaj coś kliknąć? Tak jakby coś tu się pojawia. Właśnie znikło jej jedzenie. Naleśniki, podaj jeszcze raz. Znikło jej jedzenie z... Patrzcie, co się dzieje. Wow. Robiłam chyba jakieś gofry czy coś, ale widzę, że znikło to jedzenie i po prostu w ręku, także nieźle, nieźle. Tutaj widzę, że stan łazienki po prostu jest krytyczny. Uwalona umywalka. Tutaj na podłodze po prostu plama. Co ty chcesz skorzystać? Może wiesz co? Poczekaj chwilę. Pójdź na spacer. Kurczę, może na razie nie. Chodź, idź, korzystaj, wytrzyj kałużę. Co młody robi? Jak się czuje? Myślę, że chyba dobrze się czuje. To chodź, pomożesz mu tutaj też skorzystać z toaletki, dopóki opróżnisz. Dopóki jeszcze nie ma jedzonka, także tam sobie ogarniecie to. Okej. Tylko mam nadzieję, że... O, wymigaj się zręcznie. No cały czas ma to... kurczę, tą okazję, ale to nic. Okej, spełniło mu się super, także chodź szybciutko opróżnij. I malucha musimy tutaj posadzić. Chodź, podejdź tutaj. Ty, mam nadzieję, że w końcu zjesz, bo kurczę... Niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Ja bym chciała najpierw włączyć tabcast. Po pierwsze o tym pisaniu, bo to ona ma. Okej, na razie poczekaj. Weź sobie ten tabcast i wtedy weź talerz. Okej. Dobrze, ty, mój drogi, gdzie ty z tym idziesz, chłopie? Co się dzieje, słuchajcie? Coś oni tutaj odwalają. Ja nie wiem, o co chodzi. Chodź, pomóż tutaj Igorkowi wynieść śmieci. Nie, już nie musisz wynosić śmieci. Dobrze, weź sobie talerz. Mam nadzieję, że to normalne. No dobrze, niech będzie, że normalne. Co ty chcesz? Kurczę, wszystko. Macie tyle pragnień, a nie wiem, co wam klikać. Okej, dobra, jak zjesz, słuchaj, to tak, ty schowam to do lodówki, na razie niech tu nie stoi. Dwa dni, o kurczę. No nic, dobra, posprzątaj po sobie. Może to ci na razie usunę. Chcesz tutaj umyć zlew, tak? Chyba ten, także wyczyść do połysku. Proszę bardzo. O nie, patrzcie, nierówno upieczone. Będziemy musieli kupić lepsze rzeczy do kuchni, bo to jest naprawdę słabo. Nauczyć chodzić. No dobra, spróbujemy, tylko kurczę. Czy wy jesteście głodni? Nie, nie tak bardzo. To może chwilkę pouczycie się chodzić. Ucz chodzić naszego malucha. Ty tutaj wyczyść do połysku, weź sobie prysznic i później jeszcze raz włączysz tabcast, bo pewnie ci się wyłączy. Aha, chciałaś to umyć. Aha, no dobra, trudno. Tutaj już nie ma co wycierać, także to ci odkliknę. Dobra, to może tak, jak wyjdziesz, to najpierw sobie włączysz ten tabcast. Kurczę, strasznie szkoda, że... pisanie, tak. Strasznie szkoda, że pada deszcz, bo chciałam się wybrać ten, kurczę, festiwal wiosny, no ale cały czas pada, także nie za dobrze, słuchajcie. Tutaj on nie ma pragnień, także... Na razie damy mu spokój. Okej, także umiejętność gotowania też możesz sobie później kliknąć. A co ty masz tu tak słabo, ja widzę? Historię i recenzję. Czy możemy coś napisać, jakąś historię? Pisanie. Nie możemy nic zrecenzować, to niedobrze. Dobra, wiesz co, może połóż się na chwilę spać, bo widzę, że jesteś troszkę zmęczona. No słuchaj, nie weźmiesz kąpieli, bo nie macie wanny. Także niech ona się troszkę prześpi, taką wiecie, drzemkę, bo ona tu od rana normalnie latała po domu i ogarniała wszystko. No i co? Chyba on się zaraz nauczy. Jej, właśnie umie chodzić. Super, ekstra, bardzo się cieszę. Zobaczycie, jaki gardł dobrze. O, super. Słodko, tak, zobaczycie, jak on dobrze dorasta. No dobra, co on potrzebuje? Wiesz co, to może tak. Daj mu, tak, butelkę na pewno do jedzenia i położymy go spać, a sami też pójdziemy jeść zaraz. Może weźmiesz sobie weź resztki, tak, idź zjedz, a młody tutaj w międzyczasie sobie zje i może chwilkę się pobawi. Baw się w środku, dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. On już się najadł, dobrze, że ta butelka znika, wiecie, że tak się, że tak wiecie, nie trzeba jej sprzątać takiej w dwójce, chociaż z jednej strony to przykre, ale super to wygląda, patrzcie, trochę mu głowa prześwituje, ale to nic, naprawdę fajnie. Dobra,
Ojej, kurczę, jak on się źle czuje, Jacie. Chodź, włóż Igorka do spania, bo on już jest troszkę zmęczony, także troszkę się wyśpi. No a my, moi drodzy, wybierzemy się, wiecie gdzie. Tam, gdzie zawsze się wybieramy. Zaraz, okej? I kto zgadnie, gdzie się wybieramy? Gdzie możemy się wybrać? Oczywiście do sklepu z eliksirami. Także tak, kochani. Lecimy do tego sklepu, sprawdzić, czy już jest eliksir odmłodzenia. Chociaż wiecie, odmłodzenie, później znowu postarzenie. Och, to tyle kombinacji. Pisaliście mi też, żebym postarzyła kodem Rasela, skoro tak ciężko mi idzie. No, powiem wam, ja chcę się bronić przed tymi kodami, naprawdę. Wiem, że jest ten kod i żeby to by było szybciej i łatwiej, no ale... No ja nie chcę, żeby było szybciej i łatwiej. Jeżeli nam się nie uda, trudno. No nie wiem, tak zostanie. Także możemy liczyć tylko i wyłącznie na ten eliksir, chociaż i tak wiecie, że gdyby nie dodatek, to nie moglibyśmy, albo liczylibyśmy tylko i wyłącznie na punkty szczęścia życiowego, których pewnie nie udałoby nam się zabrać, bo jest ich naprawdę, naprawdę dużo do zebrania. O matko, jakie tutaj tekstury niewczytane, Boże. Coś ta grafika mi tutaj płata figle. Ojej, dach przez chwilę było widać, ale już jest okej. No dobra, spróbujmy. Kup. Zawsze jak ja wchodzę do sklepu, to on odchodzi od kasy. Słuchaj, weź się do roboty trochę, co? Specjalista od komisu. Okej. Okay. No i co, masz te eliksiry potrzebne dla mnie? Zaraz sprawdzimy. Jest, słuchajcie. Wiecie co, ja bym wzięła dwa. Tak naprawdę. Za pomocą tego eliksiru. Dobra, spróbujemy. Kupiłam dwa, trudno. Wiem, że nie mamy kasy, ale w końcu nam się udało, słuchajcie. Użyj eliksiru na sobie. Zobaczmy to. Czy nam się to uda zrobić? Lepiej niż... Okej. Okay. Czy on się stanie młodszym Simem, czy po prostu młodym dorosłym, czy po prostu dorosłym? Wydaje mi się, że młodym dorosłym, także patrzcie, Russell w końcu będzie w naszym... O, patrzcie, jak on wygląda, wow! Ekstra! I co? Młody dorosły, no właśnie, a nasza Laura jest dorosła, także posłuchajcie. O, zobaczcie, on jest naprawdę przystojny, nie jest taki zły, no zobaczcie, no fajny. Super, kwateczka. No i w końcu nam się udało, słuchajcie, także wracamy do domu. I powiem wam, że musimy go jeszcze postarzyć, wiecie, do dorosłego, żeby oni byli mniej więcej w tym samym wieku. Wiem, że Laura jest starsza. Ale później po prostu, wiecie, jak już będzie czas postarzenia się do staruszka, to postarzymy ich w tym samym czasie razem. Także myślę, że spoko. Boże, kliknęliście mi. Powiedzieliście mi, że jak kliknę na tort i tam się pojawi takie, wiecie, zmuchnie świeczki, to będę miała do wyboru simów, których mogę postarzyć. Dlatego tak się postarza właśnie małe dzieci, co ostatnio miałam z tym problem. Także tak, wchodzimy w tryb tutaj ten. Tutaj kupimy ten torcik, ok. I chodź teraz, ojejku, jakaś sinka. Okej, okay, dobra, zapisane, okej, okay, super. Chodź tutaj, zmuchnij świeczki. Ojejku, nie Laura, ty, chodź. Zmuchnij świeczki. A, on nie może jeszcze, kurczę. No dobra, to chwilę poczekamy, wiecie? Chodź, skorzystaj. Ty już się wyspałaś? Wyspałaś się, kurczę, tak przed... Niedobrze, niedobrze, że się tak wyspała. Kurczę, że tak cały czas pada. Chciałabym sprawdzić pogodę. Sprawdź pogodę. I słuchaj tapcastu. O, może o gotowaniu, może prędzej będzie. Także słuchajcie, później sobie jeszcze zmienimy Rasela, wiecie, tutaj w lustrze. Także super, czekajcie. Bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało. Powiem wam, naprawdę jestem mega, mega zadowolona i szczęśliwa, że w końcu nam się udało odmłodzić Rasela. Nareszcie. O nie, no cały czas będzie padać. Kurczę, ale słabo. No nic, nie jestem zadowolona. Proszę to wyłączyć. Nie podoba mi się ta pogoda. Okej, okay, chodź tutaj, może jakiś nastaw w pranie. O, proszę bardzo, wyjmij czyste pranie. Zajmij się trochę sobą, okej. Okay, a ty możesz sobie przyjść tutaj, usiąść na razie. Nie, może zdrzemnąć się nie, ale usiąść.
Widzę, że on tutaj ma podwyżkę. No może nie, może klikniemy mu to, bo to mu się szybko spełni. Ona tam wstawi pranie i zaraz do ciebie przyjdzie. Młody w końcu jesteś. Takiego cię poślubiliśmy i takiego cię mamy, także bardzo się cieszę. Ciekawa jestem, kiedy on będzie mógł się postarzeć. Bardziej nie mogę. No i właśnie w tak prosty sposób mogłam postarzyć wtedy małego Igorka, no ale niestety ja myślałam, wiecie, że jak to kliknę z tym znaczkiem, no to on od razu wiecie, pojawi mu się tutaj interakcja i ona się sama postarzy, bo wtedy Laurą klikałam. No także już teraz wiem na przyszłość. Cieszę się, że to odkryłam, to sobie schowamy na razie do wyposażenia. No i tutaj mamy drugi, w razie czego. Na zapas, trudno. Okej, czytaj to, bo takie masz... A, już nie masz chyba tej okazji. Kurczę, minęło. Ojej. No to nie czytaj, słuchaj. Chodź, chodź tutaj, moja piękna. Podejdź. I pocałujesz naszego Russella za to, że w końcu jest młody, romantyczny. Pocałuj, chodź. Kurczę, on chce cały czas córkę, ale na razie wiecie co, ja nie będę drugiego dziecka robić. Na razie skupmy się po prostu na zarabianiu pieniążków. Włóż ubranie do suszarki. Idź. Patrzeć w gwiazdy. Kurczę, jest 20, a dopiero przestało padać. Niedobrze, nie podoba mi się to. Dobra, czy ty się włączyłeś ten tabkast swój? Poczekajcie. O tym gotowaniu, czy nie? No. I usiądź. Okej, 9 godzin, no dobra. To możesz sobie w sumie zjeść resztki. Te jak tam. Higiena, weź sobie prysznic. Okej. A to ten tabkast też przestałeś słuchać. Nie wiem, to tam nim naklikałam, że przestali. Dobra, młody chyba się już wyspał, tak mi się wydaje. Nie? Ojejku, jak on długo się wysypia, kurczę, bardzo długo śpi. No ale nic. Okej. No dobra, kochani, to może ja odezwę się po prostu do was jutro. Chciałam się wybrać, kurczę, na ten... albo może na razie nie, może na razie się odprę. Wiecie, taki miły tutaj będzie wieczór. Dzięki temu, że wiecie, że się w końcu... Możemy już? Patrzcie, nie możemy. No dobra, może jutro. Może wiecie, w pierwszy dzień tak od młodzenia się nie można. Także spokojnie. Poczekamy, mamy czas. Charyzma, ona cały czas chce się nauczyć, no ale niestety nie mamy wystarczającej liczby przyjaciół, żeby zdobyć kolejny poziom charyzmy, także niestety, musi ci wystarczyć to, co jest. Patrzcie, w końcu młode małżeństwo jest. Russell, jestem tak szczęśliwa, powiem ci chłopie, nawet nie wiesz. Dobra. No i teraz jakieś tutaj, wiecie, przytulę się na łóżku, coś tam, coś tam. O, super. I jakieś tam może obściskuj się. I bara. Szkoda, że nie mają pragnień ze sobą. Ojejku. Szkoda, że nie mają pragnień, ale ojejku. Zrobimy im foteczkę. O, słodko. No dobra, kochani, ja wrócę do was rano. A oni niech sobie tutaj bara szkują. Okej, jesteśmy, słuchajcie, jest ranek. Laura schowała tutaj Igorka do tego właśnie kojca. On jest fajny, ten kojec. Czekajcie, spróbujmy coś innego. Baw się lusterkiem, o. Tutaj wsadzamy dzieciaczka i on sobie tutaj, wiecie, to jest jakiś taki chyba kocyk czy coś tam, no nie wiem. I on sobie, o, na przykład w lusterku się bawi. O, patrzcie, czekajcie, ale fajnie to wygląda. Albo tym liczydłem. Ciekawe, czy on się uczy czegoś, także wiecie, coś tam, jakąś umiejętność mu rośnie. No i zobaczcie, tak wygląda Russell. Ma taką fryzurę, troszkę roztrzepaną. Chciałam w ogóle wdać mu długie włosy, ale kompletnie mi nie pasowało. No, kończy jeść, bo ona już wychodzi do pracy. I słuchajcie, nie musimy wołać żadnej opiekunki, bo ona wraca o 13, a on dopiero na 16 idzie. Także myślę, że całkiem nieźle się wymieniają. Dobra, idź już, idź, bo się spóźnisz do pracy. Leć, ja to za ciebie posprzątam, wyrzucę. Tylko gdzie? Może przydałoby się tutaj do tego kosza. O. Także niech idzie sobie do pracy. Co ona tu ma? Pisanie chyba, no. No dobra, zrobimy jej, żeby pracowała sobie ciężko. No, a Russell przejmie tutaj pałeczkę troszkę opieki nad Igorkiem. No i w nocy też Igorek nauczył się korzystać z toalety, ponieważ no bardzo mu się chciało już siusiu. I Laura posadziła go na nocnik. O, może nawet, czy już nie zdąży chyba przed pracą się nauczyć, co? Czy ona jest już w pracy? O, no chyba się... A nie, patrzcie.
Ona jest w pracy i leci. O nie, wyłączył się tabka, jest okej. Myślałam, że w pracy cały czas jej leci. Okej, no tutaj będziemy musieli te szachy w końcu kupić. Bo on chce tutaj, no właśnie, logikę wszystkiego, kurczę, wszystko naraz tutaj się trzeba. Okej, słuchaj o logice. O, chyba dostaliśmy jakieś rachunki, to może zapłacimy. 114 to całkiem mało. O nie, zatkał się kibelek. Boże, te nasze sprzęty już są naprawdę w takim stanie, odetkaj. W takim złym stanie, że naprawdę. Nie, na razie nie będziemy nigdzie zwyciężać, wyczyścisz do połysku. Okej, to idź się zapłać te rachunki, musisz się przebrać. Aha, no dobra. No dobra, Igorek się całkiem nieźle czuje. Zobaczcie, bawi się teraz liczydłem. Higiena mu trochę spadła, ale chyba trzeba będzie go wykąpać w wannie, a my wanny nie mamy, więc na razie sobie darujemy. I słuchajcie, widziałam, że już możemy go postarzyć. Zobaczcie, już się pojawiło. Zmuchnij świeczki, Russell. Także proszę, możesz sobie zmuchnąć świeczki i się postarzyć. Zobaczcie, bo on jest młody, dorosły i do dorosłego. Także uwaga, uwaga, Laura i Russell w końcu będą w tym samym wieku. Także słuchajcie, nareszcie dopięłam swego. Nie, do Chin nie będziemy się wybierać, niestety. Ojej, super. Także bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało. Okej. No, Russell, szybciutko. Ja bym mu tak strzeliła fotkę, tylko kurczę, nie wiem, jak to zrobić tak dosyć fajnie, żeby to wyglądało. Okej. Okej, jej! Russell jest już prawdziwym dorosłym, przynajmniej przez większość czasu. Będzie musiał pomyśleć o wybraniu kariery i założeniu rodziny, dopóki jest jeszcze na to czas. Okay. O, matko, matko, gdzie ja jestem? Okej. Super, foteczki postrzelane. Czy możesz to posprzątać? Nie możesz. Wiesz co, ja to zrobię. Wow, wow, ale się zakręciłam, słuchajcie. Okej, także słuchajcie, Russell jest dorosły, są w tym samym wieku. No wiadomo, że tutaj już Laura parę dni jej minęło. Co robisz? Słuchaj, idź czyść ten... Ojejku, idź czyść ten prysznic, bo takie masz pragnienie. To mu chyba usunę, chociaż nie wiem. No nie chcę drugiego dziecka, także na razie niech... Rób pranie, no to zrób pranie. Okej, jak tam Igorek, słuchajcie. Ono jeszcze 3 dni do zmiany grupy wiekowej, także jeszcze troszeczkę mamy czasu tutaj na zabawę i naukę. I szkoda, że on się nie może tym bawić. Zabawka, której właścicielem jest Igor. Że myślałam, że jako małe dziecko może się tym bawić, ale chyba dopiero jako starsze dziecko, także no nic, trudno. Rób pranie, tutaj ogarnij trochę chatę przed przyjściem żony. Może weź sobie resztki, okej. Tak, zebrał pranie, zebrał, dobra. A zebrał wszędzie, wszędzie. Super. I myślałam, że na tym koniku będzie też się mógł bawić Igorek, ale widzę, że żadnej interakcji z tym konikiem nikt nie ma, nie wiem. Mam nadzieję, że jak będzie do... Ojejku, przepraszam, przeniosłam się do naszej Laury, ale to niepotrzebnie. Kurczę. Powiem wam szczerze, że odkąd zginął tu wtedy ten Mikołaj... Naprawdę nie lubię tego miejsca. Nie lubię na nie patrzeć, naprawdę. Nie wiem, nie lubię patrzeć na jej pracę od tamtego momentu. Okej, także słuchajcie, ja bardzo bym chciała już zrobić remont, ale cały czas tutaj jakieś wydatki, cały czas coś. No nie wiem, kurczę. Może jak wrócisz, to weźmiesz pocztę, tak? Russell, ty możesz pozmywać po sobie, tak? I zmywaj. I włóż ubrania do suszarki, proszę bardzo. Co to jest też? Aha, zobaczcie, jak dorasta. Ona też. I później sobie, jak wrócisz, to włączysz ten tapcast o gotowaniu, bo tam już bardzo malutko zostało tobie. Dobra, jak się czujesz, mój piękny? Choć może jeszcze tutaj opróżnisz ten kibelek. I oni mają jakiś mega problem z wynoszeniem tego... tej kubki z tego śmietniczka. Zobaczcie, zaraz pojawia im się wynieść śmieci, bo oni to po prostu rzucą tutaj przed domem. O, widzicie? Nie wiem dlaczego. Dlatego, że... po prostu w innym miejscu jest śmietnik, że on powinien gdzieś tutaj stać. Nie wiem, czy to ma w ogóle znaczenie, no nie wiem. Trudno. Dobra, Laura, czy ty wracasz do domu? Ojku, znowu kliknę na ciebie i znowu nas przenosi. Okej, dobra, już popatrzymy, jak ona wraca sobie do domu. O, i super. I co, wyrzuciłeś? Super. Kurczę, no ja bym bardzo chciała się wybrać na ten... chodź, podejdź tu do środka. Na ten... festiwal. I słuchajcie, o, Barbara chce. Mam nadzieję, że Russell wam się podoba.
mi bardzo. Ubrałam go w taką zwykłą koszulkę, spodnie, trampki. Myślę, że to jest takie normalne ubranie, dosyć fajne. Może tak. Weź, czy możesz, wyjmij Igor. Tak, wyjmij Igorka. No, wyjmij go. Tak. Czy ty możesz podejść tu? Czy on sam może korzystać teraz? Aha, użyj nocnika. No dobra, użyj nocnika. Dobra, ty co robisz? Wziąłeś ten tapcast. Dobrze, to chodź tutaj usiądź na chwilę. Nie, nie zdrzemnij się. Usiądź. Usiądź. Okej, i zaraz chyba wybierzemy się na ten festiwal pomimo pogody. I co, skorzystałeś? Czy dopiero korzystasz? Aha, dopiero korzystasz. Okej, także patrzcie. Właśnie użył nocnika, poczucie świeżości. Wow, super. Cieszę się bardzo. Daj mu jeszcze jeść. Daj mu jeść na podłodze. Tak, na podłodze. Ósmy poziom gotowania. Gratulacje. O, Russell zaraz jedzie do pracy. Zapomniałam zupełnie, dlatego nie wybierze się z nami. Kupić lepszą lodówkę. No wiem, też bym chciała. Także słuchajcie, no niestety. Chodź, podejdź. Tak i... no idź już, idź. O kurczę, zostawił tutaj no pranie, okej. A ty chodź teraz tak, weź sobie tapcast o tym pisaniu. O, proszę. Wyjmij te czyste pranie. Jak się czujesz? Już lepiej? Kurczę, to towarzystwo, higiena, no nie wiem. A zmień pieluszkę. Ciekawe, czy higiena podrośnie. Zobaczymy. Okej, super. Czyste pranie. Cieszę się. Okej, 11 godzin. Kurczę, mega długo. Czy jemu higiena od tego podrośnie, jak ty mu zmienisz pieluszkę? O, troszkę. A nie, poro od podrosło. I towarzystwo mu podrosło. Super. To weź go wyściskaj. Czy ty możesz go jakoś tak włożyć do tego... odwiedź parcelę z... Igor? Mogę tutaj? Aha, odwiedź parcelę. A ja bym chciała odwiedź parcelę publiczną z Igor. Okej. Okay. Troszkę tutaj nam skacze kamera. Piękna tęcza. Okej. Okay. I wybieramy się, słuchajcie, na spacerek z Igorkiem. Troszkę pada, ale powiedzmy, że on ma daszek. No nie ma, ale trudno. Powiedzmy, że nie zmoknął. I co, będziesz szła z nim na piechotę? O nie. O kurczę, nie, nie, na piechotę to nie. Wiesz, chodź. Kurczę, dzwoni ten telefon, jak nie wiem. Czekajcie, chodźcie. Chodźcie, pójdziemy tak. Może taksówką będzie szybciej. Z Igor, okej. Okay. Czy tak będzie szybciej? Okej, okay, co się dzieje? Nie możesz? Możesz, masz go na rękach, także cieszę się. Mam nadzieję, że uda mi się z nim wrócić, że on gdzieś tam nie zostanie. Słuchajcie, mamy trochę tych karnetów festiwalowych, będzie można je sprzedać. Psuję relacje z Simem. No właśnie, mieliśmy to rzucić w tego naszego Brusa, ale na szczęście już wiecie. O, jajka są super. Dobra, słuchajcie, użyj 5 Simolonu, zobaczymy. Graj rzucenie podkowami. Okej, a młody co może robić? On w sumie nic za bardzo nie może tu robić. Czy tutaj możesz coś? Nie możesz, podejdź. No, patrzcie. Oni czekają tutaj na buziaki, a my zobaczymy, co nam powie tutaj ten... nie wiem, co to jest do wróżenia... wróżenia o miłości, czy coś, no nie wiem, zobaczymy. Szukaj jajek. Okej, spróbujemy kurczę, miałam mu spotkać się... pogadać z muzykami, kurczę. Miałam mu kliknąć, wiecie, żeby się poznawał z tymi muzykami, a widzę, że zapomniałam niestety. Okej, rzucę podkowami, fajne. Fajne, fajne to jest, rzucanie podkowami. Ale dobra, może już, bo już się robi późno, a ty jesteś mega głodna. Także szukaj troszkę jajek. Okej. Okay. Może coś tam znajdziesz fajnego? Znaleźć... ojej, fantazyjne jajko, no nie wiem. Dobra, a ty co robisz? Ty nie możesz nic robić. Jesteś troszkę zmęczony, siedzisz tak na deszczu. Kurczę, niedobrze, chodź. Podejdź tutaj. Ojej, jakie to buziaczki. Nie możesz zbierać jajek żadnych, nic nie możesz robić. Szkoda. Szkoda, ani tutaj nie możesz. Kosmosy dwa, wow. No, ale dobra, nie zbieramy kwiatków, obiecałam, że nie będziemy zbierać. Okej. Okay. No i co, znajdzie jakieś jajko czy nie? Czy ona w ogóle je znajduje? Kurczę. No ja nie wiem, o co chodzi. Tak się błyszczą te jajka. Jest, udało się. Patrzcie, fantazyjne jajko festiwalowe, wow. Udało jej się je zebrać. Pójść na spacer, okej, okay, pójdziemy.
Eat na spacer z Igor. Okej, bo już naprawdę mega się rozpadało, a jesteście głodni i zmęczeni, także chciałabym, żeby jeszcze jedno jajko znalazła, ale widzę, że słabo. Dobra, okej, idź z nim na spacer. Tak, żeby ci się spełniło. Jak tam, Russell? Aha, jeszcze pracuje. Dobra, do której on będzie pracował? Do 22. Długo. No ale dobra. Jak tam? Jest spacerek? Jest. Dobrze. Cieszę się. I słuchajcie, wracajcie do domu. Mam nadzieję, że wrócicie we dwójkę. Że go nie położysz tutaj. Okej, spełniło ci się, także już możesz... Tak, i wróć do domu. Okej. Tak, nie położysz go. Co to są za kwadraty, powiem wam? Dlaczego one się tak pojawiają? Co to są za kwadraty? Ja nie wiem, coś mi się nie załadowało, czy co? No nie wiem, ale pogoda jest paskudna. Dobrze, że chociaż udało nam się... Nie, tutaj żadnego konia nie będziemy oglądać. Dobrze, że chociaż udało nam się, słuchajcie, zebrać te fantazyjne jajko festiwalowe, także bardzo, bardzo się cieszę. Ona jest mega głodna i w ogóle Igor też jest mega zmęczony, także już go kładziemy do końca, sami jemy. Proszę bardzo, resztki. Ojej, co wy robicie? Okej, przemoczeni do suchej nitki. Ach, no nic. No nic, trudno. Utrzymywanie, okej, no trudno. Dzikiego konia po raz pierwszy, super. I kładź się spać. Okej, siadaj, jedz szybciutko. O, patrzcie, dostaliśmy awans. Czyżby zdobył awans w pracy? Wow, super. Awans na stanowisko menadżer zespołu. Wow, ekstra, 16:21:30. Okej. No i ekstra, dostaliśmy awans, bardzo się cieszę. Pomagasz rozstawić ten... Dobra, wiecie co, ja mu kliknę tę umiejętność gitary. Wróci to tak, weźmie sobie prysznic na pewno, zje coś i też położy się spać, bo jest mega zmęczony. Laura, jak tam się czujesz? Ty to zaraz mi tu zemdlejesz, jak się nie położysz, także radzę ci już się położyć. O nie, myślałam, że się zepsuł kran, ale na szczęście nie. Kurczę, ja muszę im kupić wannę, bo oni cały czas chcą się kąpać, a nie mają tej wanny. Dobra, poczekamy chyba już na Russella, aż wróci chociaż, żeby go zobaczyć, jak bierze ten prysznic zmęczony po pracy. Naprawdę mega zmęczony. Ciekawe, czy się wyśpi do rana. Jak tam? Ci idzie? Okej, idź do pracy, aby kończyć okazję. Super. O, wrócił na piechotę, słuchajcie. W takim stroju mechanika. Okej, dobra, prysznic. Szybciutko. Okej, a wyjęte jest pranie. Okej. Przenośny zestaw. Nie będziemy. Wysłać SMS-a? Nie wiem, czy on ma komórkę. Igorek nasz mały. Jest trochę głodny, ale myślę, że już rano Laura wstanie, to go tam ogarnie, a już damy spokój Russellowi, niech sobie zje i kładzie się od razu spać. A ja, kochani, kończę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W końcu nam się udało, wiecie, ogarnąć Russella. Czekajcie, ja mu zrobię fotę, bo naprawdę... Okej. Okay. I... No, także mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, że w końcu udało nam się ogarnąć, wiecie, tą sytuację tutaj z wiekiem. No i teraz po prostu, jeżeli Laura będzie miała już urodziny do staruszka, Russell też i będą w tym samym wieku. Wow, cieszę się. Co to było? Aha, no dobra, to nic, dobrze, trudno. Okej, także piszcie mi, kochani, koniecznie w komentarzach, co tam, jak tam, czy wam się podobało i tak dalej. Ja wysyłam wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani!